A wczoraj był u mnie pacjent, który, to już to wskazuje na poziom takiego uczulenia pewnymi słowami i na taki, na narastającą jednak panikę. Był u mnie pacjent, który się bał tak do mnie przybliżyć i po chwili mi wyjaśnił, że przeczytał ze mną wywiad na Wirtualnej Polsce i w tym wywiadzie było napisane, że ja jadę do Włoch. I pytał mnie, czy ja już tam byłem i czy właśnie wróciłem. To był wywiad z zeszłego roku. Aha, okay. Mówiłem mu, że byłem we Włoszech w maju zeszłego roku, ale na samo słowo byłem we Włoszech, pacjent reagował nerwowo i odsuwał się ode mnie. Zapewniałem go, że to było w maju zeszłego roku. Nie było tam wtedy tych wirusów, chociaż pewnie były jakieś inne. Nie, miałem się nie śmiać. I w tej Wirtualnej Polsce napisali przecież zupełnie niewinnie, no, nieistotna zupełnie wiadomość, a dla kogoś to była jedyna istotna wiadomość w tym wywiadzie. Nie, no tak to bywa. Mój doktor jest niebezpieczny, był we Włoszech.